bezczelni, wszystko przewidzieli, wyrachowali. Wszyscy walą, walą równo jak pod kreskę. Ale i wrogowi było niełatwo. Niedawno jeden niemiecki weteran opowiedział mi, że wśród KM-istów z ich pułku były przypadki szaleństwa. To nie takie proste zabijać ludzi szereg po szeregu, a oni wciąż idą i idą i końca nie widać. Pułkownik wie, że atak nie ma sensu, że jedynie padną kolejne trupy. W niektórych dywizjach zostały już tylko sztaby i 3-4 dziesiątki żołnierzy. Były przypadki, że dywizja, gdy zaczynała walkę, miała 6-7 tysięcy bagnetów, a pod koniec operacji jej straty wynosiły 10-12 tysięcy przez ciągłe uzupełnienia, a ludzi wciąż za mało. Mapa operacyjna Pogostia była pełna numerów jednostek, ale żołnierzy w nich nie było. Jednak pułkownik wykonuje rozkaz i pędzi ludzi do ataku. Jeśli ma sumienie, sam idzie w bój i ginie. Dokonuje się swoista selekcja naturalna. Ci o słabych nerwach i wrażliwi nie przeżywają. Pozostają ci bezwzględni o silnych osobowościach, zdolni do walki w takich warunkach. Jest im znana tylko jedna taktyka. Napierać masą ciał. Ktoś w końcu zabije Niemca. I choć powoli, jednak nieuchronnie zawodowe dywizje niemieckie topnieją. Dobrze, jeśli pułkownik spróbuje przemyśleć i przygotować atak. Sprawdzić, czy zrobiono wszystko, co było możliwe. Lecz często jest zwyczajnie nieudolny, leniwy i pijany. Często nie ma ochoty porzucać ciepłej kryjówki i leść pod kulę. Często oficer artylerii niedostatecznie określił cele i żeby nie ryzykować, strzela z oddali w przestrzeń. Dobrze, jeśli nie do swoich, choć i to się zdarzało. Bywa, że zaopatrzeniowiec zapił i zabawia się z babami w najbliższej wsi, a pociski i żywność niedowiezione. Albo major zabłądził i z kompasem wyprowadził swój batalion całkiem nie tu, gdzie trzeba. Zamęt, bałagan, niewypełnianie obowiązków tak znane z codziennego życia na wojnie widoczne są wyraźniej. A za wszystko jedna zapłata. Krew. Iwany idą do ataku i giną, a siedzący w ukryciu dowódca cały czas ich pogania. Zadziwiająco różni się podejście człowieka idącego do ataku i tego, który się jedynie przygląda. Jeśli samemu nie trzeba umierać, wszystko wydaje się proste. Naprzód. Pewnej nocy zastępowałem telefonistę. Ówczesna łączność była prymitywna i słychać było wszystkie rozmowy na wszystkich liniach. Słyszałem, jak nasz dowódca Iwan Iwanowicz Fieduniński rozmawiał z dowództwem dywizji. Taka wasza mać, naprzód, nie posuniecie się, rozstrzelam. Taka wasza mać, atakować, taka wasza mać. 2 lata temu sędziwy Iwan Iwanowicz, dobroduszny dziadek, w telewizji opowiadał dzieciom ze szkoły podstawowej o wojnie w zupełnie innym tonie. Mówiąc językiem przypowieści, było tak. W domu zalęgły się pluskwy, więc gospodarz kazał mieszkańcom spalić dom razem z robactwem. Ci, co zostaną, zbudują wszystko na nowo. Inaczej nie umieliśmy i nie mogliśmy. Gdzieś czytałem, że wywiad angielski przygotowuje swoich agentów przez 10-lecia. Uczą ich w najlepszych koledżach, robią z nich atletów, intelektualistów zdolnych do wszystkiego znawców swojego rzemiosła. Potem tacy agenci zajmują się sprawami świata. W krajach barbarzyńskich natomiast zadanie powierza się dziesiątkom tysięcy byle jak na szybko podszkolonych ludzi, licząc na to, że jeśli nawet prawie wszystkim się nie uda i zostaną zabici, choć jeden wypełni swoją misję. Ani czasu, ani środków, ani doświadczonych nauczycieli tu nie ma. Wszystko robi się w pośpiechu. Wcześniej nie zdążyli, nie pomyśleli, albo i nawet zrobili niemało, tylko nie tak jak należy. Wszystko idzie na żywioł, intuicyjnie, masą. I tym barbarzyńskim sposobem walczyliśmy my. W 1942 roku nie było alternatywy. Mądry gospodarz na Kremlu wszystko świetnie rozumiał, wiedział i tłumiąc wszystkich swoją żelazną wolą, rozkazywał tylko atakować. I atakowaliśmy, a góry trupów, bezimiennych pagórków pod Pogostiem nad Newą rosły. Gdyby Niemcy zapełnili nasze sztaby szpiegami, a oddziały dywersantami, jeśli nastąpiłaby masowa zdrada i wróg opracowałby detaliczny plan rozbicia naszej armii, nie udałoby mu się osiągnąć takiego efektu, jaki był wynikiem idiotyzmu, tempoty, braku odpowiedzialności dowódców i bezradnej uległości żołnierzy.
W czasie wojny szczególnie ostro objawiła się podłość ustroju bolszewickiego. Tak jak w czasach pokoju, na froncie też odbywały się areszty i egzekucje najbardziej pracowitych, uczciwych, inteligentnych, aktywnych i mądrych ludzi. Tyle, że w jeszcze bardziej otwartej, obrzydliwej formie. Podam przykład. Z wyższych sfer przychodzi rozkaz. Zdobyć wzniesienie. Pułk przypuszcza szturm tydzień po tygodniu, tracąc codziennie wielu ludzi. Uzupełnienia przychodzą bez przerwy. Ludzi nie brakuje. Wśród nich są dystroficy z Leningradu, którym dopiero co lekarz zalecił 3-tygodniowe leżenie w łóżku i solidne odżywianie. Są chłopcy z rocznika 1926, kilkunastolatkowie niepodlegający poborowi. Do ataku i już. Na koniec jakiś szeregowiec albo lejtnant plutonowy albo kapitan, rzadziej, widząc to ohydne bestialstwo, krzyczy: nie można tak mordować ludzi. Przecież tam na wzniesieniu stoi betonowe SO, a my mamy tylko 76-milimetrowe działo. Przecież nie damy rady go tym rozbić. Od razu włącza się politruk, smiersz i trybunał. Smiersz to skrót od śmierć szpionom, śmierć szpiegom, jednostki kontrwywiadu wojskowego w strukturze NKWD. Jeden z donosicieli, których jest pełno w każdym oddziale, zaświadcza: tak, w obecności żołnierzy zwątpił w nasze zwycięstwo. Wówczas dopełniają gotowy formularz, w którym trzeba wpisać jedynie nazwisko. I gotowe. Rozstrzelać albo przenieść do kompanii karnej. Co oznaczało to samo. Tak ginęli najuczciwsi, czujący odpowiedzialność przed społeczeństwem ludzie. A pozostali naprzód do ataku. Nie ma takich twierdz, których by nie mogli zdobyć bolszewicy. Zaś Niemcy wgryźli się w ziemię, tworząc cały labirynt okopów i kryjówek. Spróbuj się do nich dobrać. Odbywało się głupie, bezmyślne mordowanie naszych żołnierzy. Łatwo to pisać, kiedy minęły całe lata, kiedy zarosły leje po bombach w Pogostiu, kiedy prawie wszyscy zapomnieli tę maleńką stacyjkę. I już przytępiły się smutek i rozpacz, które tam przeżyliśmy. Opisać tej rozpaczy nie da się i rozumie ją jedynie ten, kto sam doświadczył konieczności, by po prostu wstać i pójść na śmierć. Nie ktoś inny, a właśnie ty, i nie kiedyś, a teraz, w tej minucie, musisz iść w ogień, gdzie w najlepszym razie zostaniesz lekko ranny, a w najgorszym albo urwie ci szczękę, albo rozwali brzuch, albo wybije oczy. Właśnie tobie, chociaż tak chcesz żyć. Tobie, choć masz tyle nadziei. Tobie, choć się jeszcze nie nażyłeś, niewiele zobaczyłeś. Tobie, choć wszystko przed tobą, masz dopiero 17 lat. Powinieneś być gotów umierać nie tylko teraz, lecz stale. Dziś ci się udało, śmierć przeszła obok, ale jutro znów trzeba iść do ataku. Znów trzeba ginąć. I nie heroicznie, a bez pompy, bez orkiestry i przemówień, w brudzie i smrodzie. Twojej śmierci nikt nie zauważy. Legniesz w wielkim stosie trupów przy torach kolejowych i zgnijesz, zapomniany przez wszystkich, w lepkich bagnach Pogostia. Biedni są rosyjscy mężczyźni. Wpadli w młyn historii między dwa ludobójstwa. Z jednej strony niszczył ich Stalin, zaganiając kulami do socjalizmu, a teraz, w latach 1941-45, Hitler zabijał miriady niewinnych ludzi. Tak ginął naród rosyjski, a przede wszystkim jego dusza. Dlaczego szli na śmierć, choć wyraźnie przeczuwali, co ich czeka? Dlaczego szli, choć nie chcieli? Szli nie ze zwyczajnym strachem, lecz owładnięci przerażeniem. Mimo to szli. Nie rozmyślaliśmy nad tym i nie szukaliśmy uzasadnień. Dalecy byliśmy od tego. Po prostu wstawało się i szło, dlatego że trzeba. Uprzejmie wysłuchiwaliśmy z ust politruków błogosławieństw na drogę, nieporadnej przeróbki tępych i pustych wstępniaków gazetowych i szliśmy. Wcale nie zapaleni jakimiś ideami czy hasłami, ale dlatego, że trzeba. Widocznie tak też szli umierać nasi przodkowie na Kulikowym Polu lub pod Borodino. Pewnie nie rozmyślali o perspektywach historycznych i wielkości naszego narodu. Wyszedłszy na pole bitwy, nie krzyczeliśmy za ojczyznę, za Stalina, jak piszą w powieściach. Tam słychać było ochrypłe wycie i ordynarne przekleństwa, póki kule i odłamki nie zamknęły krzyczących gardeł. Nie w głowie był Stalin, kiedy stawała przy nas śmierć.
Skąd w latach 60. znów wziął się mit, że zwyciężyliśmy tylko dzięki Stalinowi? Nie mam co do tego wątpliwości. Ci, którzy zwyciężali, albo polegli na polu walki, albo rozpili się, przytłoczeni powojennymi trudnościami. Bo przecież nie tylko wojna, ale i odbudowa kraju była na ich rachunek. Ci z nich, którzy jeszcze żyją, milczą załamani. Zostali u władzy i zachowali siły inni. Ci, co zaganiali ludzi do łagrów, ci, co zaganiali do bezmyślnych, krwawych ataków w czasie wojny, oni mieli na ustach imię Stalina i oni teraz krzyczą o tym. Nie było na pierwszej linii za Stalina. Komisarze próbowali wbić nam to do głów, ale w czasie ataków komisarzy nie było. Wszyscy oni to szumowiny. Nie wszyscy ruszali do ataku, choć zdecydowana większość tak. Ktoś wygrzebał w ziemi dołek i schował się w nim. Tu w swojej głównej roli występował politruk, szturchając naganem w pysk, gnając strachliwych naprzód. Byli i dezerterzy. Tych łapano i rozstrzeliwano przed szeregiem, żeby innym się odechciało. Organa karne działały u nas doskonale. To należy do naszych najlepszych tradycji. Od Maluty Skuratowa, który słynął z okrucieństwa jeszcze w czasach Iwana Groźnego, po Berię w ich szeregach zawsze byli profesjonaliści i zawsze było wielu chętnych, by poświęcić się temu szlachetnemu i niezbędnemu dla każdego państwa zajęciu. W czasie pokoju ta profesja jest łatwiejsza i ciekawsza niż uprawa roli lub praca przy tokarce. I profity większe, i władza nad innymi pełna. W czasie wojny zaś nie trzeba wystawiać głowy pod kulę, tylko obserwować, żeby inni robili to należycie. Wojska szły do ataku popychane przez strach. Przerażające było spotkanie z Niemcami, z ich karabinami maszynowymi i czołgami, z całą tą ogniową maszynką do mielenia mięsa. Nie mniejszy strach wywoływała nieubłagana groźba egzekucji. Żeby utrzymać w posłuszeństwie amorficzną masę źle wyszkolonych żołnierzy, rozstrzeliwano przed walką. Łapano jakichkolwiek herlawych dochodiagów, czyli skrajnie wyczerpanych więźniów, lub tych, którzy coś tam chlapnęli, lub zwyczajnych dezerterów, których zawsze było pod dostatkiem. Ustawiano dywizje w literę C i bez tłumaczenia wykańczano nieszczęśników. Ta profilaktyczna robota polityczna skutkowała tym, że strach przed NKWD i komisarzami był większy niż przed Niemcami. A podczas ataku, jeśli dasz krok do tyłu, dostaniesz kulkę od oddziału zaporowego. Strach zmuszał żołnierzy, by pójść na śmierć. Na to też liczyła nasza mądra partia, przywódca i organizator naszych zwycięstw. Rozstrzeliwano oczywiście i po nieudanej bitwie. Bywało i tak, że oddziały zaporowe kosiły z karabinów maszynowych cofające się bez rozkazu pułki. Stąd zdolność bojowa naszych bohaterskich wojsk. Wielu oddawało się do niewoli, ale jak wiadomo, u Niemców nie było pieczonych gołąbków. Zdarzały się samookaleczenia. Żołnierze ranili siebie, by uniknąć walki na froncie. Strzelali przez bochenek chleba, aby nie osmalić się od bliskiego wystrzału i tym samym nie zdemaskować. Strzelali przez trupy, by wywieźć w pole lekarzy. Strzelali sobie wzajemnie w nogi i ręce. Najwięcej samostrzałów było wśród Kazachów, Uzbeków i innych Azjatów. Ci w ogóle nie chcieli walczyć. Przeważnie tych, którzy się okaleczali, demaskowano i rozstrzeliwano. Pewnego razu w lesie spotkałem cały oddział 25 ludzi z rękami w pokrwawionych bandażach. Prowadził ich konwój Smiersza z bronią gotową do strzału. Innym razem, odstawiwszy do oddziału sanitarnego kolejnego rannego, zobaczyłem w sali operacyjnej człowieka z urwaną dłonią. Obok dyżurował strażnik. Sanitariusze opowiedzieli mi następującą historię. Niejaki Szebies, kancelista magazynu żywnościowego, został przeniesiony do zwiadu. Tu dowiedział się, że na pierwszej linii strzelają i można zginąć. Wtedy Szebies wlazł do SO, wysunął przez otwór strzelniczy rękę z granatem i zdetonował go. Żołnierze, niczego nie podejrzewając, odesłali rannego Szebiesa do Miedsanbatu, czyli batalionu medyczno-sanitarnego. Pojechałby do domu, gdyby nie starszy lejtnant Tołstoj, nasz kontrwywiadowca. Był to urodzony mistrz swojego fachu, profesjonalista wysokiej klasy. Już sam jego widok budził lęk. Ogromne, zimne oczy, długie, gibkie palce.
Tolstoj poszedł na pierwszą linię, znalazł stanowisko ogniowe, urwane palce, rozerwaną rękawicę i zdążył dogonić Szebiesa w Medsanbacie. Szebies w histerii się pogubił i do wszystkiego przyznał. Później go rozstrzelano. Żeby nie iść w bój, cwaniaki próbowali załatwić sobie ciepłe posadki. Przy kuchni, jako tyłowy kancelista, magazynier, ordynans dowódcy itd. Wielu się to udawało. Kiedy w kompaniach zostały tylko resztki, tyły zaczęto przeczesywać żelazną ręką, odrywając tych, co się przyssali i kierując ich do walk. Zostawali jedynie ci najcwańsi. Tu także trwała naturalna selekcja. Na przykład uczciwego kierownika magazynu żywnościowego zawsze wysyłano na front, złodziej zostawał. Przecież ten uczciwy wszystko odda żołnierzom, nie zostawiając nic dla siebie ani dla dowództwa. A dowódcy lubią pojeść tłuściej. Złodziej, nie zapominając o sobie, zawsze zadba o władzę. Jakże pozbawić się tak cennej kadry? Kogóż posłać na pierwszą linię? Tworzył się swego rodzaju krąg poręki. Swój pomagał swojemu, a jeśli jakiś idiota próbował dojść sprawiedliwości, pogrążali go wspólnie. Innymi słowy, jawnie i otwarcie działo się to, co w czasie pokoju było zawoalowane i mniej widoczne. Na tym stała, stoi i stać będzie ziemia rosyjska. Wojna. Największe draństwo, jakie kiedykolwiek wymyślił rodzaj ludzki. Najgorsza jest w niej nie tylko świadomość nieuniknionej śmierci, ale też małostkowa niesprawiedliwość, podłość bliźniego, rozpasanie ułomności ludzkich i panowanie brutalnej siły. Spuchnięty z głodu chlipiesz cienką zupkę, a obok ciebie oficer żre masło. Przysługują mu specjalne racje. Oprócz tego szef kompanii kradnie dla niego produkty z żołnierskiego kotła. Na 30-stopniowym mrozie budujesz ciepłą ziemiankę dla dowódcy, a sam marzniesz na śniegu. Pod kulę musisz iść jako pierwszy i tak dalej. Do wszystkiego szybko przywykniesz. Wygląda to strasznie jedynie na początku, kiedy jeszcze jesteś wydelikaconym cywilem. Zaś specjalna racja dla dowództwa to historyczna konieczność. Trzeba dbać o korpus oficerski, kościec armii. Na wojnie wszystko zależy od niego. Ubywa w walce głównie żołnierzy, a wokół trzonu oficerskiego formuje się nowy oddział. Miły Kiesza Potapow z Jakucka opowiadał mi, że w czasie wojny gospodarz nałożył na Jakucję ogromny plan dostaw zboża. Miejscowy naczelnik, który wykazał niemożność wypełnienia tego planu, został zwolniony i aresztowany jako wróg ludu. Z centrali przyjechał inny, który nakazał konfiskatę wszystkich zapasów zboża do czysta. Dostał order. Zimą zaczął się masowy głód i prawie 1/3 ludzi wymarła. Pozostali przeżyli z ledwością. Plan został wykonany. Armia zaopatrzona w zboże. A ludzie? Przyszli na świat nowi i teraz jest ich jeszcze więcej. Mądry gospodarz wiedział, co robi, wypełniając historyczną konieczność. Dlatego buzia w ciup. Co z tego, że ukradli ci pół porcji mięsa i cukier? Odzież była na froncie prosta, zwyczajna, ale za to ciepła i wygodna. Na to wybrzydzać nie można. Przewidujący Niemcy niczego podobnego nie mieli i zawsze solidnie marzli. Broń i Niemcy i my mieliśmy niezłą, ale oni byli lepiej wyszkoleni i nie pakowali się bezmyślnie pod kulę. Pamiętam, jak wyglądało szkolenie naszego dopiero co sformowanego pułku piechoty. Biegaliśmy po lesie, krzyczeliśmy hurra i ani razu nie strzeliliśmy do celu, ponieważ oszczędzaliśmy amunicję. U Niemców było odwrotnie. Każdy żołnierz świetnie strzelał, potrafił szybko się okopać i ocenić sytuację. Pewnego razu postanowiłem wypróbować wychwalany niemiecki karabin maszynowy MG, Maschinengewehr, który strzelał, jak mówiono, z prędkością 800 pocisków na minutę. Wyjąłem go z rąk martwego Niemca, powiesiłem sobie na szyi 12 kg żelastwa, do tego jeszcze ponad 3 kg pocisków, zapasowych luf, granaty, jedzenie i cała reszta. Szliśmy 40 km i z każdym krokiem ten przeklęty Maschinengewehr stawał się coraz cięższy. Zupełnie osłabłem i pocieszałem się jedynie tym, że nasz Maxim jest jeszcze cięższy, ponad 25 kg. Kiedy przed nami pokazali się Niemcy, nawet się ucieszyłem. Padłem w jakiś dół, wycelowałem, nacisnąłem spust.
Donen Wetter, Tausend Teffel, Dreck mi Pfeffer, Deutsche Mutter, to przeklęte bydle w ogóle nie działało. Z wściekłością rzuciłem go w kałużę, złapałem automat swojego sąsiada i zacząłem truć w atakujących. Trudno mierzyć dzisiejszą miarą tamte wydarzenia. Jeśli w czasie pokoju kogoś potrąci samochód, pobije chuligan albo spotka ciężka choroba, zapamiętuje się to na całe życie. A ileż będzie przy tym gadania? Na wojnie potworne wypadki były chlebem powszednim. Ile kosztowało na przykład przejście przez tory kolejowe pod Pogostiem w 1942 roku? Ten odcinek zaczęto nazywać Doliną Śmierci. Wiele było takich Dolin Śmierci i w innych miejscach. Czołgamy się w 10, a z powrotem we 2. I dobrze, jeśli żaden nie jest ranny. Przebiegamy po trupach, chowamy się za trupami, nie da się inaczej. Następnego dnia znów tam posyłają. Obok ciebie rwie w strzępy człowieka, zalewa cię jego krew, zarzucają cię jego wnętrzności i mózg. W warunkach pokoju wystarczyłoby to, by oszaleć. Każdego dnia, każdej godziny wydarza się coś nowego. Nagle niemiecki snajper położył mnie w lej i nie dawał ruszyć się do nocy, strzelając przy każdym moim najmniejszym ruchu. 3 godziny na siarczystym mrozie i paznokcie zeszły mi z odmrożonych palców. Co prawda potem odrosły, powykręcane jak u diabła. A to Niemiec wrzucił do mojej kryjówki granat, ale chwała Bogu miałem wyćwiczony refleks i zdążyłem błyskawicznie wyrzucić go za nasyp, gdzie w tymże momencie wybuchł. A to w czasie obiadu pocisk niemiecki przebił dach w naszej ziemiance, ale nie wybuchł, tylko syczał na podłodze. No co chłopaki, wynieście go i bierzcie się za jedzenie, powiedział lejtnant. Z powodu takich drobnostek nikt już w tym czasie nie robił w spodnie. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Pewnego razu pocisk z ciężkiego moździerza trafił w naszą ziemiankę. Uszkodził strop z belek, ale na szczęście nie przebił go. Nawet się nie przebudziłem od strasznego huku, drżenia i grudek ziemi spadających z góry. O wszystkim opowiedział mi łącznościowiec Połukarpow, który spędzał noce na czworaka w pozie zenitówki, ponieważ ataki choroby wrzodowej nie dawały mu spać. Popularna jest historia o tym, jak w czasie ostrzału żołnierz poczuł niewyjaśnioną tęsknotę za sąsiadami. Poszedł do sąsiedniej ziemianki, ale była całkowicie rozbita, a wszyscy ludzie pogrzebani pod jej szczątkami. W czasie, kiedy wracał do siebie, jego kryjówkę spotkał ten sam los. Mnie przydarzyło się to samo, co prawda nie pod Pogostiem, lecz później, w 1944 roku, na stacji Striemutka pod Pskowem. A kiedy naciera i strzela do ciebie czołg? Kiedy cię atakują i trzeba zabić, zanim zabiją ciebie? Jedno jest zadziwiające, to ile człowiek może znieść. Na każdym ocalałym wojna jednak odcisnęła swoje piętno. Jedni się rozpili, żeby przytępić zmysły i zapomnieć. Starszy sierżant Zatanajczenko też wypił za dużo i ruszył wyprostowany na Niemców. Pochowaliśmy go obok lejtnanta Pachomowa. Cichego i dobrego człowieka, który umarł po wypiciu ze smutku 2 menażek wódki. Na jego mogile napisano zginął z rąk niemiecko-faszystowskich najeźdźców. To samo przekazano rodzinie. I była to przecież prawdziwa przyczyna śmierci biednego lejtnanta. Ich mogiły zniknęły już w 1943 roku. Wielu innych zezwierzęciało i splamiło się nieludzkimi okrucieństwami w końcu wojny w Niemczech. Wielu upewniło się na wojnie, że życie ludzkie nic nie jest warte i zaczęło się zachowywać według zasady chwytaj dzień. Skubnij tłusty kąsek za wszelką cenę. Tęp bliźniego, urywaj ze wspólnego bochenka wszelkimi sposobami jak można najwięcej. Innymi słowy, wojna z łatwością niszczyła w człowieku odwieczne zasady moralności i sprawiedliwości. Dla mnie Pogostie było momentem przełomowym. Tam zostałem zabity i zmiażdżony. Tam zostałem skazany na absolutną nieuchronność własnej śmierci. I tam narodziłem się na nowo. Żyłem jak w malignie, zdezorientowany, nie zdając sobie sprawy z tego, co dzieje się wokół. Umysł dosłownie przygasł i ledwie się tlił w moim głodnym, umordowanym ciele. Życie duchowe budziło się z rzadka.
W wolnej chwili zamykałem oczy w ciemnej ziemiance i wspominałem dom, słoneczne lato, ermitaż, znajome książki, melodie i było to jak maleńki, skrzący się słabiutko, ale rozgrzewający ogienek nadziei pośród mrocznego, zimnego świata barbarzyństwa, głodu i śmierci. Nie rozróżniałem, gdzie kończy się jawa, a gdzie zaczyna sen. Wszystko mi się mieszało. Prawdopodobnie ta transformacja, to przejście z realnego życia do marzeń mnie uratowało. W Pogostiu emigracja wewnętrzna stała się jakby moją drugą naturą. Potem, kiedy już okrzepłem i oswoiłem się z rzeczywistością frontową, ten dar pozostał i bardzo mi pomagał. W czasie wojny był to akt niepokorny. Nie na darmo kiedyś w okopie zatrzymał mnie czujny politruk. Mać, co tak chodzisz bez broni z kwiatkiem w ręku jak Eugeniusz Oniegin? Marsz do armaty! Właśnie po doświadczeniach pod Pogostiem poczułem chorobliwą potrzebę mycia rąk wiele razy dziennie i częstego zmieniania bielizny. Nabrałem instynktownej umiejętności trzymania się jak najdalej od niegodziwości, podejrzanych spraw, złych ludzi, a przede wszystkim od aktywnego udziału w żołnierskim życiu, od stanowisk dowódczych, od konieczności podejmowania życiowych decyzji wobec siebie i w szczególności wobec innych. Dziwne, ale po przejściu Pogostia poczułem cenę dobra, sprawiedliwości, nad którymi wcześniej się nie zastanawiałem. Pogostie, które zdeprawowało i zniszczyło silnych, mnie, słabego, bezbronnego, wzmocniło. Od tej pory żyłem zawsze z nadzieją na lepsze, nigdy nie zgadzałem się na chwytanie dnia i nie pakowałem się w walkę o kawałek chleba. Płynąłem z prądem, to prawda, bo los był mi przychylny. Ataki w Pogostiu szły swoją koleją. Okoliczny las zaczął przypominać stary grzebień, sterczące nierówno jak wyszczerbione ostre zęby, połamane pociskami pnie. Świeży śnieg w ciągu dnia czerniał od wybuchów, a my ciągle atakowaliśmy z tym samym skutkiem. Ci, co służyli na tyłach, poubierali się w nowiutkie, bialutkie półkożuszki zdjęte z syberyjskich uzupełnień, które zginęły od ostrzałów, nie dochodząc do pierwszej linii frontu. Oddziały złożone ze staruszków bez ustanku czołgały się nocą po polach walk, żeby zbierać broń. Czyszczono ją i oddawano nowo przybyłym. Wszystko odbywało się jak na taśmie fabrycznej. Zabitych zbierano później, gdy stopniał śnieg, zrzucano ich w doły lub leje po bombach i zasypywano ziemią. To nie były pogrzeby, lecz oczyszczanie okolicy z trupów. Martwych Niemców nakazano układać w stosy i palić. Widziałem tam również zamarznięte ciała czerwonoarmistów, które Niemcy wtykali nogami do góry w zaspy na skrzyżowaniach jak drogowskazy. Cały styczeń i luty dywizje dreptały wzdłuż linii kolejowej Pogostie-Szała. Co najmniej 3 dywizje utrzymywały, że to właśnie one zdobyły Pogostie i przekroczyły tory. Tak w istocie było, ale wszystkie te dywizje zostały ponownie odparte, by potem znów rzucić się do ataku. Przy tym zachowały jedynie swoje numery i dowódców. Żołnierze byli nowi z uzupełnień i szli do ataku po ciałach swoich poprzedników. Sztab armii znajdował się jakieś 15 kilometrów od frontu. Tam żyło się bajecznie. Tam pozbawiano złudzeń komsomołki, które dobrowolnie przyjechały na front, by walczyć z bestiami faszystowskimi. Pito koniak smacznie jadano. W Armii Czerwonej żołnierze mieli zwykłą rację. Oficerowie zaś otrzymywali dodatkowo masło, konserwy, suchary. Do sztabów przywożono generałom delikatesy. Wina, bałyki, kiełbasy i tak dalej. U Niemców od żołnierza do generała menu było takie samo. I to bardzo dobre. W każdej dywizji niemieckiej była kompania masaży, która przygotowywała wyroby mięsne. Jedzenie i wina dostarczano ze wszystkich krańców Europy. Co prawda, kiedy na froncie było źle, na przykład pod Pogostiem, i Niemcy i my żarliśmy zdechłe konie. W sztabie dowodził na podstawie mapy generał Fieduniński, wskazując dywizjom przybliżone kierunki natarcia. Łączność zrywała się często, wywiad działał źle. Pułki traciły orientację w głuchym lesie, wychodziły nie tam, gdzie powinny. Karabiny i automaty nierzadko zacinały się od mrozu, artyleria strzelała w kierunku opustoszałych rejonów, a czasem do swoich. Brakowało amunicji. Niemcy wiedzieli wszystko o ruchach naszych wojsk, o składzie i liczebności.
Mieli wspaniały wywiad lotniczy i nie tylko. Mimo to pogostie zdobyliśmy. Najpierw stację, potem wieś, a raczej miejsce, gdzie kiedyś się znajdowała. Przyszła dywizja chłopów z podwiatki, krępych, krzywonogich, żylastych, o wystających kościach policzkowych. Twoja mać, co będzie, to będzie. Poszli na niemieckie stanowisko ogniowe, wykurzyli fryców, wszystko wysadzili w powietrze i przesunęli front o 500 metrów. W tym wypadku było to potrzebne. W wyrwę wrzucono po ich ciałach korpus piechoty i dalej poszło. W końcu lutego wpuszczono tamtędy nasz dywizjon, 6 wielkich, niezgrabnych armat ciągniętych traktorami. Bali się rzucić więcej dział, ponieważ w wypadku okrążenia nie można byłoby ich wyciągnąć. Nasyp kolejowy był ciągle pod ostrzałem, co prawda nie z broni maszynowej, a z artylerii dalekiego zasięgu. Przejazd trzeba było pokonywać biegiem. Dopiero teraz w pełni zdaliśmy sobie sprawę ze żniwa, jakie zebrała tu śmierć. Wcześniej wszystko oglądaliśmy z perspektywy żaby. Czołgając się, nie odrywając nosa od ziemi, widzieliśmy jedynie mijane trupy. Teraz stanęliśmy wyprostowani, jak przystoi panom tej ziemi, i przestraszyliśmy się zbrodni dokonanej na tym jej bagnistym skrawku. Widziałem wielu zabitych przedtem i potem, ale widok pogostia zimą 1942 roku był jedyny w swoim rodzaju. Powinno się go uwiecznić dla potomnych, powiesić ogromne zdjęcia w gabinetach wielkich tego świata ku przestrodze. Nie tylko przejazd kolejowy został usłany trupami. Walały się wszędzie. Były stosy trupów i pojedyncze, przerażające sceny. Żołnierz z piechoty morskiej, ugodzony kulą w czasie rzucania granatu, zamarzł i zastygł nad zaśnieżonym polem walki jak pomnik z podniesioną w górę ręką. Miedziane guziki na jego czarnej kurtce błyskały w promieniach słońca. Ranny piechur zaczął przewiązywać sobie ranę i znieruchomiał na zawsze, trafiony kolejną kulą. Bandaż w jego dłoniach trzepotał na wietrze. W lasku natknęliśmy się na ciała dwóch grup zwiadowców. Najwidoczniej w czasie zwiadu Niemcy i nasi wpadli na siebie niespodziewanie i zaczęli walkę wręcz. Kilka ciał leżało nadal w martwym uścisku. Jeden trzymał przeciwnika za gardło, podczas gdy ten wbijał mu nóż w plecy. Inna para szczepiła się rękami i nogami. Nasz żołnierz chwycił Niemca zębami za palec i tak zamarzł. Niektórzy byli porozrywani granatami lub zabici z bliskiej odległości z pistoletu. Stosy trupów przy linii kolejowej wyglądały dotąd jak ośnieżone szczyty. Widoczne były jedynie ciała leżące na samej górze. Wiosną, kiedy roztopił się śnieg, odsłoniło się wszystko, co było niżej. Na samym dole leżeli żołnierze w letnich mundurach i butach. To były ofiary jesiennych walk 1941 roku. Na nich piętrzyła się warstwa piechoty morskiej w marynarskich kurtkach i szerokich czarnych spodniach. Wyżej żołnierze z uzupełnień syberyjskich w półkożuszkach i walonkach, którzy szli do ataku w styczniu i lutym 1942. Jeszcze wyżej politbojcy w waciakach i szmacianych czapkach. Takie czapki dawano w oblężonym Leningradzie. Na nich ciała w płaszczach maskujących z hełmami albo gołymi głowami. Przerażający wykres naszych sukcesów. To wszystko obnażyło się dopiero wiosną. Teraz nie było czasu na przyglądanie się polu walki. Spieszyliśmy dalej. Widziane przelotnie straszliwe obrazy mimo to wbiły się mocno w świadomość, a w podświadomość jeszcze mocniej. Ciągle mam ten sam powtarzający się sen. Góry trupów wzdłuż nasypu kolejowego. Po minięciu paru unieszkodliwionych czołgów KW droga opadała w stronę zamarzniętego jeziora i długo ciągnęła się wśród ośnieżonych kępek i krzaków. Potem zaczynały się lasy. Prawdziwa, nieprzebyta tajga. Nawet nie wiedziałem, że są takie lasy w pobliżu Leningradu. Majestatyczne, ogromne świerki, osiki, których pień z ledwością mogło objąć dwóch ludzi. Nieopisane piękno. Pod jeden ze świerków podciągnięto kuchnię. Gdy tylko kucharz zaczął wydawać gorącą zupę, z góry posypał się śnieg i z pomiędzy gałęzi wypadł wielki Niemiec w zielonym płaszczu i pilotce naciągniętej na uszy. Nasi odważni wojacy z kucharzem na czele rzucili się do ucieczki, jednak Niemiec był całkiem przemarznięty, nie mógł poruszać rękami i pragnął tylko się poddać.
Posadzono go na drzewie 2 dni temu z rozkazem strzelania do Iwanów. Front się przesunął, więc Hans, nie doczekawszy się swoich, postanowił oddać się do niewoli. Kucharz Siriegin zszokował mnie poprzedniej nocy. Pełniłem na drodze wartę i nagle usłyszałem głuchy odgłos uderzeń. To kucharz starannie na przydechu rąbał siekierą skórzany but na zamarzniętej nodze nieboszczyka. Drugi but był już odrąbany. Mokre drwa nie chcą się palić, a skórą można szybko rozgrzać kocioł, wyjaśnił mi Siriegin. To się nazywało żołnierska smykałka. Potem ruszyliśmy w dalszą drogę. Zatrzymywaliśmy się tylko po to, żeby strzelać albo przenocować. Spaliśmy przy ogniskach lub wprost na śniegu. Ognisko ogrzało tę część ciała, która była ku niemu zwrócona. Strzelało węgielkami, które przepalały czapki i płaszcze, ogień opalał twarze, a w tym czasie plecy lodowaciały od zimnicy. Ale lepsze to niż nic. Po noclegu jedziemy dalej. Przez cały czas lekki ostrzał. Wokół plącze się piechota obładowana jak wielbłądy. Poboczami polami szybko mkną na nartach żołnierze w białych kombinezonach maskujących. Roztrącając wszystkich po drodze, prą naprzód czołgi, które zostawiają za sobą śnieżny pył i woń benzyny. Zabitych mijamy niewielu, leżą pojedynczo. Tylko na jednej polance znajdujemy 30-40 ciał, widocznie są to ofiary nalotu. Jakiś starszy sierżant w piersi ma ogromną dziurę, a na jej skraju, na strzępach pod koszulka, pała czerwienią pogięty order. Wloką się ranni. Na skraju drogi leży żołnierz, majaczy, twarz ma połsowo-czerwoną. Może jest chory, ma gorączkę. Wszyscy idą dalej, nikt nie ma czasu, by się przy nim zatrzymać. Przechodzimy przez spalone wsie. Oto zienino. Kominy, kupy popiołów i w nich spalone konie. W ciągu 2 miesięcy te osmalone, rozkładające się tusze zjedzą do ostatka bohaterscy żołnierze, kazachowie, którzy przybyli, by uzupełnić nasze przerzedzone szeregi. Podchodzimy pod samą Konduję i Smierdynię. Rozchodzi się pogłoska, że zwiad doszedł już do Lubani i połączył się z oddziałami, które wyszły mu na spotkanie od drugiej strony. Ale wszystko staje. Front się stabilizuje. Kilka pododdziałów, zwłaszcza bataliony narciarzy, które wyrwały naprzód, giną. Oprócz tego w końcu marca zaczyna się odwilż, topnieją śniegi, spod których znów wyłaniają się trupy. Leżą rzędami na miejscach zimowych ataków i pojedynczo w zaspach wzdłuż drogi. To ranni, którzy zmarli w drodze do szpitala. Sporo nagromadziło się ich przez zimę. Mają obwiązane głowy, a ręce i nogi w łupkach z dykty unieruchamiających pogruchotane kości. Klęska żywiołowa. Drogi rozmiękły, bagna stały się nie do przebycia, nie można dowieźć ani jedzenia, ani broni. Grzęzną nawet ciągniki. Kolumny żołnierzy człapią w błocie. Brodząc po kolana, a czasem po pas, taszczą to 2 pociski, to worek z sucharami, skrzynkę z nabojami. Z powrotem wloką rannych pokrytych strupami z krwi i brudu. Jeść nie ma co. Brak chleba, zupa bez soli. Próbowaliście kiedyś czegoś takiego? Armia na granicy paraliżu. Dowództwo podejmuje więc szybkie kroki, żeby podreperować drogi. Tysiące żołnierzy z siekierami i piłami ścinają las i budują faszyny. Oblepili drogę jak mrówki. Po 2 tygodniach droga z cienkich kłód ułożonych poprzecznie na grubych podkładach jest gotowa. Jazda po takiej drodze wytrząsa z człowieka duszę. Ranni, nie wytrzymując tych wstrząsów, umierają, a w najlepszym razie odnawiają im się krwotoki. Ale najważniejsze, że droga, główna arteria wojny, jest i front ożyje. Ostrzeliwuje ją przeciwnik. Łapciarze, tak nazywano niemieckie bombowce nurkujące Ju-87 z powodu podwozia, które się nie chowało, po 5-6 razy dziennie pikują na skrzyżowania. Lecą w kluczu jak ptaki ze strasznym wyciem, włączają specjalne syreny. Wybuchy bomb rozrzucają kłody, błoto, samochody, ludzi, ale po 30 minut ruch odżywa na nowo. Ziemianki zalała woda. Zamiast nich robimy poszycia z gałązek obwiedzione 2 plecionkami, między które sypiemy ziemię. Od góry bale i ziemia. Nie jest tak bezpiecznie jak w ziemiance, ale też mamy osłonę przed odłamkami i śpimy w cieple. Jesteśmy mokrzy i brudni.
Zamiast walonek dali nam buty z onucami. Idiotyczny wymysł. Cały czas się rozwiązują i plączą wokół nóg. Któregoś razu położyłem się w suchym miejscu pod krzakiem. Dla pewności podłożyłem sobie łopatę, czysto symboliczną ochronę przed wilgocią. Obudziłem się w wodzie, w zupełnie przemoczonym waciaku. Ubranie wyschło potem na mnie i żadnego przeziębienia. Zwykłych chorób w tym strasznym czasie nie było. Oczywiście ktoś tam na coś chorował. Plutonowy Saryczew, blady jak ściana i chudy jak szkielet, cierpiał na wrzody. Lożka Judin, odważny zwiadowca, miał glizdy. Kucharz Siriegin chwalił się zadawnionym tryprem. Lecz wszystko to były życiowe drobnostki. Front zamierał. Próbowano kontynuować natarcie, posyłając naprzód nowe pułki. Teraz nie chodziło już o przełamanie blokady Leningradu. Teraz trzeba było pomóc drugiej armii uderzeniowej, która wpadła w okrążenie pod Lubanią. Szły uzupełnienia z Tatarstanu, Kazachstanu, Leningradu, ale Niemcy bronili się umiejętnie. Kiedy nadeszło lato, przeszliśmy do obrony. Rzadziej zdarzała się wymiana ognia, pustoszały drogi. Wojsko się okopywało. Rozpoczęła się robota, której nie było końca. Kopaliśmy kilometry okopów, budowaliśmy setki kryjówek, maskowaliśmy działa, samochody, kuchnie, magazyny. Ryliśmy wychodki, bo do tego czasu żołnierze zapaskudzili wszystkie przydrożne lasy. Stałem się zawziętym kopaczem. Nauczyłem się ociosywać belki, wydziabywać siekierą dowolny potrzebny detal, wyklepywać z blachy piecyki i rury. Raz nawet byłem zmuszony sklecić trumnę. Zwykle chowano żołnierzy, przykrywając ich płaszczem albo skrawkiem brezentu, albo i bez niczego. Kiedy zginął starszy lejtnant Siłkin, dowództwo zdecydowało, że należy mu się trumna. Czasu na przygotowanie pochówku mieliśmy aż nadto. Desek nie było, więc musieliśmy ściąć ogromną osikę i rozrąbać ją z pomocą klinów na grube dechy. Trumna wyszła potwornie ciężka, sękata, powyginana, podobna do wielkiego kufra. Paszczyło ją 20 ludzi. Tymczasem natura ożywała. Podsychała gleba, pojawiła się pierwsza trawa, nabrzmiewały pąki na drzewach, śpiewały ptaki. Ja, mieszkaniec miasta, po raz pierwszy poczułem związek z Matką Ziemią. Wdychałem nieznane mi dotąd zapachy i ożywałem wraz z otaczającym mnie światem. Mijała dystrofia, od wytężonej pracy rosły muskuły, moje ciało krzepło i mężniało. Miałem wówczas 19 lat. Gdyby nie wojna, ta wiosna w lesie byłaby jedną z najpiękniejszych w moim życiu. Któregoś ranka nasz dowódca wyczołgał się z ziemianki, puścił długi strumień, głęboko westchnął, rozejrzał się wokół i podsumował: tak, żaba na żabę lezie. Wiosna. Armia odpoczywała. Zabitych i rannych prawie nie było. Zaczęła się nauka. Pokazywano nam nawet filmy, wykorzystując do tego większe ziemianki. Jedne z zajęć były poświęcone nauce budowy pistoletu. Rozkładając go, jeden z lejtnantów niechcący wystrzelił i trafił kolegę w brzuch. Kula utkwiła we wnętrznościach. Natychmiast załadowaliśmy rannego na ciężarówkę i zawieźliśmy do szpitala. Trzymaliśmy nosze w rękach, żeby nie trzęsło nim zbytnio, ale godzina jazdy po drodze z Kłód pozbawiła go resztek życia. Na mogile biednego lejtnanta, jak było w zwyczaju, napisano: zginął z rąk najeźdźców faszystowskich. Nazywał się Olejnik. Wszędzie urządzano łaźnie i w końcu pozbyto się wszy. Nie wszystkich oczywiście, a tych miriad, które oblazły nas zimą. Teraz przypadały po 2-3 weszki na głowę, a to już było znośne. Każdego ranka siedzieliśmy na polance i iskaliśmy się. W dokumentach sztabowych nazywało się to przeglądem na grupę zero. Wszystko było skrywane przed wrogiem, wszystko było tajemnicą wojskową. Noce stały się krótsze. O zmroku na drogach można było spotkać dziwne procesje przypominające znane płótno Petera Bruegla starszego, ślepcy. Jeden żołnierz powoli prowadził za sobą łańcuszek pozostałych. Długim kijem opukiwał drogę, a reszta szła gęsiego, mocno trzymając się towarzysza przed sobą. Były to ofiary tak zwanej kurzej ślepoty, ostrej awitaminozy, z powodu której człowiek nie widzi w ciemnościach. Ja też przeszedłem tę chorobę, ale u mnie nie wyszła poza stadium początkowe.
Zawęziło mi się jedynie pole widzenia i obejmowałem wzrokiem tylko niewielki odcinek terenu na wprost mnie. Wokół panował mrok. Kurzą ślepotę można było leczyć witaminizowanym masłem, ale rozkradano je tak jak szabrowano zwykłe masło. Choroba twardo trzymała się żołnierzy. Właściwie wojenne racje żywnościowe były solidne. Dziennie przysługiwało 900 gramów chleba zimą i 800 latem. 180 gramów kaszy, mięso, 35 gramów cukru oraz 100 gramów wódki w czasie walk. Jeśli wszystkie te produkty docierały wprost do żołnierza, omijając ręce pośredników, szybko stawał się on zadowolony i odkarmiony. Wiele mamy dobrych przedsięwzięć, pomysłów, ale w praktyce wychodzi odwrotnie. Jedzenia nie zawsze wystarczało. Oprócz tego, kto tylko mógł, kradł bez wstydu i wyrzutów sumienia. Żołnierz zaś powinien był to przemilczeć i cierpliwie znosić. Taki już jego los. Przecież kurza ślepota to jeszcze nie leningradzka dystrofia. Z jej powodu nie umierano. Nadeszło prawdziwe lato, słoneczne, obfite w owoce. Przyroda utulała nieszczęsnych żołnierzy. Front ostatecznie stanął i zawrócono nas znów do Pogostia, gdzie Niemcy nieraz próbowali odciąć klin, którym wdzieraliśmy się w ich pozycje. Latem nie rozpoznaliśmy znanych nam wcześniej miejsc. Ziemianki zalała woda, kopczyki na grobach roztopiły się i rozpłynęły. Zagospodarowaliśmy się tu na nowo i zaczęliśmy żyć dość spokojnie. Nie braliśmy udziału w tak zwanej operacji siniawińskiej, czyli w sierpniowej ofensywie drugiej armii uderzeniowej. Słyszeliśmy jedynie oddalone huki i dudnienie i widzieliśmy eskadry samolotów niemieckich. Przelatywały ciężko nad nami, by zaskoczyć od tyłu naszych towarzyszy, którzy ginęli w okrążeniu, w jakie wpadła znów umęczona druga armia. Później doszły nas słuchy o rozbiciu jej pod Siniawinem. Pewnego słonecznego sierpniowego dnia ustawiono nas w szeregu w złowieszczej ciszy i ogłoszono słynny rozkaz numer 227, którego powodem była krytyczna sytuacja na frontach, szczególnie odwrót spod Stalingradu. Rozkaz podpisany przez gospodarza był jak zawsze lakoniczny, dokładny w punkt. Jego sens zawierał się w jednym zdaniu. Ani kroku w tył. Już nie ma dokąd się cofać. Będziemy uczyć się od wroga i stworzymy oddziały zaporowe, których zadaniem będzie rozstrzeliwanie cofających się żołnierzy. Dowódcy i komisarze otrzymują prawo do zabijania bez sądu tchórzy i panikarzy. Ciarki przeszły nam po plecach. Znów poczuliśmy, że znaleźliśmy się w opałach. Potem zaczęła się kolejna zima. Mrozy. Choć znosiliśmy je lepiej i mieliśmy doświadczenie, to i tak męczyliśmy się potwornie. W końcu 1942 roku wyrwano nas z zagrzanych miejsc i przeniesiono na nowe pozycje około 50 km na północ pod stację Apraksin. Rozlokowaliśmy się nad rzeczką Nazijo. Nasze działa powinny były strzelać w kierunku wsi Siniawino, Gajtołowo, Tortołowo, Woronowo, Zagajnika Krugłaja i innych słynnych miejsc frontu wołchowskiego. Tu odeszła bezpowrotnie moja szczęśliwa młodość. Drzewa nad brzegiem Nazii były okaleczone, ziemia cała w lejach. Przez cienką warstwę śniegu wywiewanego przez ostre wiatry z nad Ładogi widać było mnóstwo odłamków. Wzdłuż drogi dziesiątki mogił. Wszystko to ślady sierpniowej operacji, która zaczęła się i zakończyła właśnie tu. W głąb pozycji niemieckich biegła przesieka wzdłuż słupów wysokiego napięcia. Tą przesieką poszło wcześniej natarcie. Teraz mieliśmy je powtórzyć, tylko nieco bardziej na północ i przełamać blokadę Leningradu. Na razie trwały przygotowania i zwiad. Nieprzyjemnie jest siedzieć 30 metrów nad ziemią na czubku słupa wysokiego napięcia. Wiatr przenika na wskroś, słup się chwieje, przeraża wysokość, aż kręci się od tego wszystkiego w głowie. No i strzela Niemiec. Wie gadzina, gdzieśmy wleźli. Osłaniamy się od wiatru dyktą lub brezentem, obserwujemy i namierzamy baterie niemieckie. Wokół gromadzą się nasze wojska. Wśród nich batalion narciarzy, który pokonał wielokilometrową trasę od stacji kolejowej. Rozgrzanych po biegu ludzi rozmieszczono na nocleg na gołym wzgórzu. Hula straszliwy wiatr, a mróz prawie 25 stopni. Narciarze, żeby nie zamarznąć, rozpalili małe ogniska ze swoich kijków i nart.
Nowy rok 1943 zastał mnie na mrozie na warcie przy ziemiankach. Mimo to byłem szczęśliwy. Dopiero co dostałem paczkę ze Stalinabadu, gdzie znalazła się moja cudem ocalała rodzina. Wśród wielu różnych rzeczy było w niej zamarznięte na kamień jabłko. Rozsiewało niewyobrażalnie bajeczny aromat, którym się upajałem, zapominając o Niemcach. O północy wszystko zadudniło i zajęczało. Zwykłe przywitanie nowego roku, z pijackimi wrzaskami, z salwami i rakietami, od których pojaśniało niebo. Potem przyszły najcięższe boje o Leningrad. Był zalany krwią zagajnik Krugłaja i Gajtołowo, gdzie poległy całe pułki i brygady. Po przerwaniu blokady posłano mnie do Leningradu, w rejon, gdzie budowano nową linię kolejową. Jadąc w nocy ciężarówką, widziałem, jak to się odbywało. Tysiące robotników dźwigały szyny, podkłady, kopały ziemię, zabijały kliny. Nad ludźmi kłębiły się obłoki pary. Zawiązane na podbródku czapki uszanki skrywały ich twarze, a głowy czyniły bezkształtnymi. Wyglądało to, jakby pracowały jakieś owady, a nie istoty ludzkie. Gorączkowo, pospiesznie jak termity, które odbudowują swój zniszczony kopiec. W lutym znów jesteśmy w kotle Pogostia. Bierzemy udział w próbie przebicia się w kierunku na Smierdyń i Szapki, żeby dołączyć do Leningradczyków, którzy zdobyli Krasny Bor. Znów ataki, strata dywizji, przesunięcie o 200, potem 300, 500 metrów i postój. Zabrakło ludzi. Po jednej z walk i ja trafiłem do szpitala. Można by na tym zakończyć opowiadanie o bitwie pod Pogostiem, ale nieoczekiwanie w latach 90. nastąpił jego dalszy ciąg. Były żołnierz armii niemieckiej Hendrik Wiers, dręczony tak jak ja przez wspomnienia wojenne, przyjechał do Rosji, by odwiedzić miejsca, w których walczył. Zatrzymał się w Kiriszach u nauczycielki języka niemieckiego, która przetłumaczyła mu napisany przeze mnie krótki artykuł o Pogostiu. Odszukał mój numer telefonu i zadzwonił do mnie z Niemiec. Okazało się, że walczył pod Pogostiem na tym samym odcinku. Rozdzielała nas przestrzeń nie więcej niż 50 metrów. Ja mogłem wówczas zginąć z jego ręki i odwrotnie. Kiedy Wiers ponownie przyjechał do Rosji, poznaliśmy się osobiście. Przegadaliśmy całe 3 dni i był to mój pierwszy przyjacielski kontakt z byłym przeciwnikiem. Wiers okazał się zwyczajnym, współczującym człowiekiem. Z pochodzenia Belg dostał się do armii niemieckiej, doświadczył wszelkich okropności wojny pod Leningradem, a oprócz tego, gdy wracał z urlopu na front, przeżył atak naszej łodzi podwodnej. Jego okręt zatonął, a Wiers ledwo się uratował. W tym czasie jego dom rodzinny i dom jego żony w mieście Eden zostały zburzone przez lotnictwo angielskie. Po kapitulacji armii niemieckiej 4 lata spędził w niewoli w ZSRR. Między nami, ofiarami tej przeklętej wojny, szybko nawiązało się porozumienie. Wiers opowiedział mi historię swojego udziału w bitwie pod Pogostiem. Byłem żołnierzem 1. kompanii 333. pułku 225. dywizji Wehrmachtu, która na początku wojny znajdowała się we Francji. W grudniu 1941 dywizję przerzucono błyskawicznie pod Leningrad, ponieważ sytuacja armii niemieckiej stała się tam krytyczna. Podróżowaliśmy od Vignacourt we Francji, gdzie temperatura wynosiła plus 16 stopni, przez Gdańsk, Lipawę, Rygę do Narwy. Okrętem, koleją, a potem na piechotę w kierunku na Konduje i dalej do trasy kolejowej pod Pogostiem. Zajęliśmy pozycję położoną 400 metrów od stacji w kierunku rozjazdu Żarok. 16 stycznia 1942 znaleźliśmy się przy nasypie kolejowym. Nie mieliśmy zimowej odzieży, jedynie lekkie płaszcze. Siedzieliśmy przy temperaturze minus 40, a nawet minus 50 stopni w drewnianych bunkrach z żelaznymi piecykami, które dawały niewiele ciepła. Jak to wytrzymaliśmy, do dziś pozostaje zagadką. Straty z powodu odmrożeń były duże. Oprócz tego musieliśmy po 2 godziny stać na warcie, a na ogrzanie się była tylko godzina. Dni były krótkie, noce długie, z ciągłymi opadami śniegu. Ledwie zaczynało świtać, już nacierali czerwonoarmiści. Ataki powtarzali do 8 razy dziennie. Ich pierwsze szeregi były uzbrojone, następne często bez broni, ale mało kto docierał do nasypu. Główne ataki nastąpiły 27 i 29 stycznia.
27 czerwonoarmiści atakowali naszą pozycję 14 razy, ale jej nie zdobyli. Do końca dnia poległo wielu z nas, było też dużo rannych, wyczerpała się amunicja. Słyszeliśmy rozlegające się w ciemnościach rozpaczliwe krzyki rannych czerwonoarmistów, którzy nawoływali sanitariuszy. Trwały do rana, dopóki nie zmarli. Tej nocy przyszli do nas pod nasyp ze sztabu batalionu i przyciągnęli na saniach karabin maszynowy z amunicją. Nawet dowódca batalionu nie wstydził się nam pomagać i szedł od posterunku do posterunku, żeby podtrzymać nas na duchu. Tego dnia, 27 stycznia, poległo lub zostało rannych wielu moich przyjaciół. Lista strat z każdym dniem się wydłużała. Do 10 lutego straciliśmy m.in. 6 dowódców kompanii. Po tym, jak w dzień moich urodzin, 29 stycznia, rosyjscy saperzy zrobili wielką wyrwę w nasypie kolejowym, przyszedł do nas jakiś nieznany nam oficer. Zebrał kilku żołnierzy, wśród których znalazłem się też ja, i rozkazał nam szturmować tę wyrwę. Naprzeciwko nas stały dwa rosyjskie karabiny maszynowe. Oficer mówił o konieczności wykonania rozkazu, o Trybunale Wojennym. Ale gdy tylko znalazł się na skraju wyrwy i uniósł rękę, został trafiony. Sanitariusze odwieźli go na tyły i uniknęliśmy walki. Armia rosyjska przekroczyła nasyp kolejowy i z Pogostia ruszyła w kierunku Polany Sierdce. W związku z tym my mieliśmy przesunąć się do lasu, gdzie powstała nasza nowa linia obrony. Tu ponieśliśmy ogromne straty. Nasz pierwszy punkt oporu znajdował się w odległości 100 metrów od drogi. Tam 8 lutego zostałem ranny w głowę i odesłano mnie do lazaretu w Tośnie. Okazało się, że moja rana jest niegroźna. Po 14 dniach znów byłem na froncie w rejonie Szały. Co noc woziliśmy na saniach naszych zabitych z Pogostia. Saperzy wysadzali ziemię i chowaliśmy ciała w lejach po wybuchach. Tymczasem linia kolejowa była już w rękach przeciwnika, tak jak i las po obu stronach Polany Sierdce. Między drogą a nasypem zbudowaliśmy nową pozycję, z której odpieraliśmy ataki rosyjskich czołgów i oddziałów syberyjskich, które były świetnie wyekwipowane na warunki zimowe. Ponieważ nie mieliśmy prawie żadnej broni przeciwpancernej, byliśmy zmuszeni cofnąć się w kierunku Kondui. W naszej kompanii do tego czasu zginęli prawie wszyscy. Odcięci od batalionu musieliśmy walczyć o życie. Topniała amunicja i żywność. Jedzenia musieliśmy szukać w plecakach poległych czerwonoarmistów. Znajdowaliśmy w nich zamarznięty chleb i trochę ryby. Nasza sytuacja była fatalna. Mieliśmy jeszcze amunicję do 88-milimetrowego działa, którego ogień w jakimś stopniu powstrzymywał rosyjskie czołgi. Straciliśmy poczucie czasu. Zegarki stanęły z powodu trzaskającego mrozu. W końcu ku naszej radości zlokalizował nas około 30 ludzi, niemiecki samolot i nocą nadeszła pomoc. Przebił się do nas czołg i zrobił swobodne przejście, uwalniając nas z okrążenia. Na początku marca przemieściliśmy się w stronę Polany Sierdce i rozlokowaliśmy w maleńkim lasku przy drodze do Pogostia. Pojawił się rosyjski czołg. Załoga strzelała z działa i karabinów maszynowych i polowała na naszych pojedynczych żołnierzy. My leżeliśmy bez ruchu na ziemi i obserwowaliśmy tę zabawę, dopóki nie skończyła się im amunicja i zawrócili w stronę Pogostia. Raz w maleńkim lasku przy drodze do Pogostia natknęliśmy się na tyle ciał poległych Rosjan, że musieliśmy obchodzić ich łukiem. Później na drodze od Polany Sierdce, około 2 kilometrów od Kondui, znów widzieliśmy wielu zabitych żołnierzy przeciwnika. Na polanie znajdował się sztab naszego pułku. Pewnego ranka od strony Kondui przyszło uzupełnienie, batalion marszowy. Został ostrzelany przez przeciwnika z niewielkiego lasku, więc posłano go do ataku w tamtym kierunku. Prawie wszyscy, którzy brali udział w szturmie, zginęli. W maju 1942 zostaliśmy dyslokowani z tego odcinka frontu na spokojniejszy przyczółek Oranienbaumski, żeby doprowadzić oddziały do porządku i uzupełnić je. Opowiadanie wiersa można dopełnić informacją, że prawie wszyscy oficerowie i żołnierze, którzy przyjechali z nim z Francji, zostali zabici, ranni lub nabawili się odmrożeń. Henryk Wiers zmarł w czerwcu 2006 roku. 311 Dywizja Strzelecka.
Nie można tu się spodziewać niczego poza krwawą łaźnią. Marszałek Goworow o Newskiej Dubrowce. Lato 1943 roku pod Leningradem było gorące. Bagna pod Pogostiem zostały porośnięte przez trawy, gęsta zieleń lasów skryła żołnierskie mogiły. Można było podjeść owoców i grzybów. W lesie niedaleko pierwszej linii frontu porządkowała swoje szeregi 311 Dywizja Strzelecka. Po lutowej próbie przerwania niemieckiej obrony pod Pogostiem z dywizji nie zostało prawie nic. Uzupełniano ją kim popadło. Ja również trafiłem do dywizji wraz z grupą ozdrowieńców ze szpitala. Nie udało mi się wrócić do pułku artylerii i teraz musiałem dzielić los piechurów, co mogło oznaczać utratę życia lub odniesienie ran już w pierwszym starciu.